Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj powiem o ostrodze piętowej. Jeśli ktokolwiek cierpi z powodu bólu ostrogi piętowej, pamiętajcie, że są produkty firmy Dr. Nona oparte na minerałach Morza Martwego. Te preparaty są niezawodne, niezwykle skuteczne i spisują się po prostu na medal. Polecam je. Preparaty są oczywiście z dodatkiem minerałów Morza Martwego, ale mają też zioła, olejki aromaterapeutyczne i białko z archebakterii. Podkreślam to jeszcze raz, ponieważ to jest patent firmy. Taki zestaw składników biologicznie aktywnych, takiego zestawu nie ma żadna firma. Białko z archebakterii bardzo przyspiesza, stymuluje energię, wytwarzanie energii komórkowej w naszych komórkach. Archebakterie, które przetrwały tysiące lat, tak. I one mają taką moc. To białko jest niezwykłe w swym działaniu, dlatego te preparaty tak zaskakują wiele ludzi przy wielu schorzeniach. Oczywiście pozytywnie, w sensie pozytywnym tutaj mówię. Co przede wszystkim robimy przy ostrodze piętowej? Do takich codziennych zabiegów należy oczywiście moczenie nóg. To moczenie nóg w naszej soli. Sól Dr. Nona ma olejki aromaterapeutyczne, jeszcze tak jak wspomniałam. Moczymy 20 minut. I po takim moczeniu nóg, aha, jeszcze powiem, ile soli oczywiście dodać. Należy dodać łyżkę nawet soli do miski, tak, po prostu do miski do moczenia. Po takim moczeniu nie osuszamy nóg bardzo, tak delikatnie tylko, żeby jeszcze te minerały po prostu zostały na skórze. Należy nałożyć na wilgotną skórę iły z Morza Martwego. Maseczka iłowa ma niezwykle dużo biologicznie aktywnych substancji z dodatkiem ziół, które fantastycznie tutaj regenerują układ kostny, dodatkowo wzmacniają działanie soli. Proponuję je rozwodnić solanką. Tak wyglądają iły z Morza Martwego w pudełeczku, a tak może otworzę, jak to wygląda od środka. To jest taka pasta, gęsta pasta, którą należy po prostu rozwodnić, czyli pobrać troszeczkę na spodeczek i rozwodnić najlepiej solanką, czyli wykonany taki tonik. Trzeba zrobić szklankę wody, łyżeczkę soli, może być ciepła woda, dajemy łyżeczkę naszej soli, mieszamy i taki tonik trzymamy w domu. Ja go na wiele sposobów wykorzystuję, tonizuję twarz, ale tutaj akurat wykorzystujemy do rozwodnienia tej maseczki iłowej. I taką cieniutką, bardzo rozwodnioną maskę nakładamy na bolące miejsca. Zostawiamy do wyschnięcia, nie wycieramy jej absolutnie i najlepiej kładziemy się spać. Zostawiamy tak na noc. I kiedy rano się budzimy, należy też powtórzyć zabieg. Już nie musimy tak moczyć nóg, ale przede wszystkim nałożyć maseczkę iłową, też w rozcieńczeniu, żeby to było takie cienkie błotko. Cienkie, ponieważ to jest bardzo skoncentrowany pasta. I tyle. To jest codzienna pielęgnacja. Wymaga tylko od Was systematyczności. Taka pielęgnacja powoduje po pewnym czasie, że ostroga piętowa przestaje boleć. Fantastycznie wyprowadzamy stan zapalny. Wyciszamy te zmiany, ale też powodujemy, że no, dzięki takim składnikom, tak, mam na myśli tutaj minerały z Morza Martwego, ale to białko z archebakterii, to wszystko powoduje, że nasz układ kostny fantastycznie się regeneruje i zwyrodnienia po prostu przestają doskwierać, a ból mija, ale to już bezpowrotnie. Także zachęcam, polecam, jeśli chcecie taki zestaw. Sól jest w ten sposób pakowana. To są 4 butelki różniące się olejkami aromaterapeutycznymi. Jeśli chcecie taki zestaw, dzwońcie do mnie, podaję numer telefonu 501-624-311. Udzielę informacji, udzielę jeszcze rad.
Jeśli chcecie podjąć ze mną współpracę, promować tak znakomite produkty firmy Dr. Nona, dołączcie do mojego zespołu, zapraszam. Myślę, że spotkamy się niebawem, nagram następny film, śledźcie, obserwujcie, bądźcie zdrowi. Do usłyszenia, do zobaczenia.